zwiastowanie narodzenia Pańskiego. W tę noc na wzgórzach Judei pasterze strzegli swoich stad. Ledwo żarzył się ogień, aby odstraszyć dzikie zwierzęta. Było cicho i pasterze nie zapędzali owiec do owczarni, tylko spokojnie odpoczywali pod gołym niebem. Nagle nocne niebo zajaśniało nadzwyczajnym światłem i przed zaskoczonymi pasterzami pojawił się anioł. Byli przerażeni, lecz usłyszeli uspokajające słowa. Nie bójcie się, bo oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem wszystkiego ludu, gdyż dziś narodził się wam Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan w mieście Dawidowym. A to będzie dla was znakiem. Znajdziecie niemowlątko owinięte w pieluszki i położone w żłobie. Światłość stawała się coraz jaśniejsza i nagle wokół anioła pojawiło się mnóstwo wojsk niebieskich, chwaląc Boga i wołając: chwała na wysokościach Bogu, a na ziemi pokój ludziom, w których mam upodobanie. Co za ulga! Bóg nie przyszedł ich ukarać. Jako pierwszym objawił im wielką radość, prostym, grzesznym ludziom, nie bogatym, nie posiadającym władzę, nie cesarzowi Augustowi, ale prostym ludziom o pokornym, czystym sercu. O takich Jezus Chrystus mówił: błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Na podstawie Ewangelii Łukasza, rozdział 2, werset od 8 do 14 oraz Psalmu 22 i 23. Drogi słuchaczu, dziękuję ci za wspólnie spędzony czas przy słuchaniu tej historii biblijnej ze Słowa Bożego. Jeśli chciałabyś wzrastać w wierze i poznawać Pana Jezusa Chrystusa jako swojego Pana i Zbawiciela, proszę subskrybuj mój kanał, aby na bieżąco śledzić zamieszczane na nim treści. Droga siostro i drogi bracie, życzę wam z całego serca, abyście mogli wzrastać w wierze i błogosławię w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen.